Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj do Was przychodzę z taką moją treningową rutyną, czyli mój typowy trening. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, a ja nagram dla Was takich więcej. A więc co? Pierwszą rzeczą, którą robię, jest otwarcie okna, żeby się wietrzyło podczas treningu, a w upalne dni włączam też klimatyzator. Następnie zaczynam rozgrzewkę i do tego zakładam buty, żeby się nie poślizgnąć. Jeśli chodzi o rozgrzewkę, to robię różne rzeczy, m.in. skakanie na skakance, bieganie lub jakieś interwały. Po rozgrzewce ściągam buty i dogrzewam jeszcze ciało, robiąc jakieś tam mniejsze ćwiczenia. Nie będę Wam pokazywać całej rozgrzewki, jeżeli chcecie taką, to mogę nagrać o tym osobny materiał. No i po rozgrzewce zaczynam trening, robiąc takie kilkuminutowe ćwiczenia i dzisiaj wybrałam 15-minutowy trening pośladków razem z Pamelą. Nie będę Wam pokazywać całego treningu, bo jeżeli chcecie taki zobaczyć i poćwiczyć, to zapraszam na kanał Pameli, ale tutaj macie kilka przykładowych ćwiczeń. Następnym treningiem, który wybrałam, to 10-minutowy trening ABS razem z Pamelą. Łyk wody i chwilę odpoczywam, no i zabieram się za kolejne ćwiczenia. Otwieram szafkę, która jest przeznaczona do pole dance'u oraz tańca, no i mam na niej m.in. spirytus do odkażania rury, papier, talk w płynie, fly pola oraz takie śrubki do odkręcania rury. Przygotowuję rurę spirytusem i papierem, a później zakładam materac. Teraz na rurze robię jeszcze kilka ćwiczeń, jeszcze mnie dogrzewających i przygotowujących. Jakieś wspinaczki, podciągania i tego typu różne ćwiczenia. Biorę telefon i włączam sobie muzykę. Jeżeli chcecie słuchać tej samej muzyki co ja, to zapraszam Was na moje konto na Spotify'u. Moją ulubioną playlistą jest ta emotka z okularami. No i zaczynam trening na rurze. Nie pokażę Wam całego z racji, że on najczęściej trwa od 40 minut do nawet 2 godzin, ale pokażę Wam jakieś przykładowe ćwiczenia, które robię. Staram się na rurze robić nowe rzeczy, których uczę się na przykład z filmików na YouTubie oraz te stare, których nie chcę po prostu zapomnieć. Thank you.
No i co, po treningu łyk wody i zabieram się za kolejne ćwiczenia. W ogóle chciałam Wam jeszcze pokazać, jak wyglądają moje ręce zawsze po treningu. Całe czerwone, bolące, no ogólnie masakra. Rura jest super, ale boli. Przecieram rurę, zdejmuję materac i idę do szafki po Flypola. Montowanie jego nie jest trudne, ale jestem troszeczkę za niska i nie mogę zmontować go na samej górze. Piję wodę, no i później zabieram się za końcowe rozciąganie. Niestety to mi się nie nagrało z racji, że rozładowała mi się kamera, ale wydaje mi się, że każdy wie, jak wygląda rozciąganie. No i co, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dzisiaj taki troszeczkę krótszy, ale chcieliście, żebym nagrała coś takiego dla Was. No i co, mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Do następnego i cześć!